Cześć, ludzie z tej strony. To teraz w kolejnym odcinku singla na multiplayer, bo jest z nami sąsiad Adam. Witam bardzo serdecznie. Jak wiecie, na ostatnio na odcinku u chłopaków ja pomagałem Adamowi, tak więc Adam cię przyjechał do mnie pomagać, tak więc sąsiad tutaj, Motorynką przyjechałem, tu masz prawda? bramę, tam masz w prawo i tam masz pole. A my w dzisiejszym Ale odcinku ogólnie jest problem, bo coś nie mogę go odpalić chyba. zakleszczyłeś pewnie. Weno tam, no, przepompuj go trochę, że może coś puści. Może jakiś kabel puścił, czy co? Nic, no nie chce, no. Końcówka chyba już. O! Zdobnął i od razu Widziałeś? poszedł. Dobra, my w dzisiejszym Klasa. odcinku ładujemy sobie wapno, powywozimy sobie trochę wapna. Jak widzicie, tutaj jeszcze nasz traktorek, który testujemy, jest cały czas jeszcze na testach u mnie. Oczywiście. To dość długo. Ja potestujemy sobie. Oczywiście dzisiaj nie gram na filtraku, bo mi bateria z nim padła i pogramy sobie Bida z nędzą na w miejsce. sklepach nie ma. W sklepach nie ma Nie no, baterii, więc. czasu nie ma. Dobrze, nie ma problemu, co się dzieje. Zarobiony jestem w Za sumie. te 167 tysięcy możemy sobie kupić dość W dużo sumie teraz. fajnie te Big Bagi się ładowałem, bo taki ten się pokazuje i się ładowują fajnie. A tym JCB? Czy wiesz, te Big Bagi mają takie, że jak w realu wsadzasz, wbijasz takie, wiesz, takie ara, że możesz sobie zasunąć, jak już nie ten, jak już nie chcesz, żeby spało, O, nie? fajnie. Zarąbiste to jest. W ogóle też sobie zmieniłem ten do Big Bagu, bo mówiliście, że nie ten miałem, ale już jest w porządku. O. Jest w porządku, tak. To nie zrobi baka, nie Tutaj chce się. ładny dźwięk na tej osi, nie? Dużo się nie zmieniło, oprócz tego, że trochę te budynki i No gospodarki ładniej wyglądają. No i doszło mega gigapole jo. No a la mapa, tam wiesz? trochę mapy doszło. Tam było przez zagrodzone to wtedy, nie? Jakoś. Czy tam były pola niby, ale tam się nie dało to wykupić. Tak. Chyba tu właśnie tam do tych dołków i koniec, co nie? No jo. Teraz właśnie jest powiększone na jakiś tam. Nie wiem w ogóle, co to jest. I czy Landara, dlaczego? pole za 3 miliony. Ale z jednej strony, no to jest wszystko fajne, ale po co? No, nie wiem. Jak ktoś chce pograć, może na przykład dwa gospodarze by się spotkały i chciałyby porobić razem, to masz pole takie wielgaśne. No, jak powiedziałem przed odcinkiem, no 15 katapilarów jedziemy. Jo. No bo tutaj Żniwa no na nie ma 14 innej opcji. lekcjonów i. No tak, no mówię, no bo to kurde, to będziesz robił i robił to pole. No ja tam jest do roboty wciul. Mam nadzieję, że ogólnie my też lepiej słychać i tak dalej, i sąsiada lepiej słychać. Ja tam zawsze No było dobrze słychać. ja liczę, że od ciebie ogólnie wszędzie jest dobrze słychać. Czy na jednym odcinku, czy na drugim, czy u nas, czy nie u nas. Ja bo No tam dobra, nie. sąsiad. Co? Teraz zgaduj, ile 47 ma hektarów. I to jest pole u Stasia, dodajmy. Tylko nie idź tutaj, nie sprawdzaj sobie. Z 20? Pierwsze podejście błędne. Pisiąt. Kolejne, masz dwa jeszcze. Pisiąt. 50 nie, jeszcze. Sto? Muszę mówić. Też nie pomyliłeś się. Niestety, ale byłeś pomiędzy, bo cała powierzchnia landu to 70. 87 hektarów, a powierzchnia pola to 72,5. No Dziękuję to bardzo. może tak jak nasza cała mapa na naszej serii od sąsiada do sąsiada. No dlatego mówię, to 47 jak mapa wygląda, a nie jak pole, bo. Masakra. Czy to jest takie by. Jak można 70 hektarów zrobić? Masakra z tymi Big Kawałków. Bagami, nie mogę No tego ja, z jednej przyczepić. strony to a la Mokrzyn jak nic. No tu można sobie zrobić. Czy Tutaj o. serio, to jakieś górki tutaj, No i dołki. o, tam są takie właśnie. Też właśnie Wyjazdy. te wapna będę rozsiewał po burakach ogólnie. Tam zapotrzebowanie na pewno jest. Na wapno, Tak. tak więc sobie je rozsiejemy. Dobra, może trochę do środka. O! Mordo, co to było? Gaści? No, a tu czy słyszałeś go? No, mówię, co jest? Co sobie robisz? Mówię, co jest? Nie no, musiałem znów kabel tam. Kabel coś siedzi, no. O, dieselowo, No, muszę go właśnie tak? poprawiać, jak Wada mi fabryczna. gaśnie. O, zawsze miał problemy. Zawsze problem. Nie, tu miałeś innego, Jakoś. to jest ten większy troszkę. To jest ten większy? A no Jo. jo. Ale. Jeszcze nie jeździłeś. Spod jednej ręki wychodził na tego Co się drugiego. stało, mój Jezu? Coś urwał? Podjechałem po Big Baga, nie? Zamiast szczepić się ten po tego, co podjechałem i go wziąłem ładnie, to poczepił się ten obok. Tak go wygło, chłopie. Nieźle. Biedne Big Bagi. Co one tam muszą przeżywać stało? Ogólnie wszystkie Big Bagi chyba załaduje na te. To jest w ogóle jakaś ruska z naszej rosyjskiej serii, chyba ta siewka. Ruska siewka. Ogólnie A no też. tak, bo to jest to do wapna, a Jo. wapniara to jest rusko.
Dziękujemy za wszystkie łapki w ogóle pod tamtą serię, bo to ta seria robi, to jest sztosidło totalne, nie? No Rosja zawsze robiła, to nie? I Rosja będzie robić, coś czuję. Jo, Rosja, tam będziemy sobie cisnąć. W następnym odcinku w sumie, nie wiem, planowałem jakieś sianokosy albo coś zrobić. No coś bekowego na pewno będziemy musieli wymyślić, no ale to teraz też trochę przeczekamy, Jo, na razie jak zrobimy sobie przerwę, bo tak to za Bolek szybko się znudzi, no jo, wróci. bo i tak Wolka na razie nie No ma. i w sumie właśnie Wolka nie ma, co nie? A jednak już, jeżeli ta seria jest trójkę, no to No całkiem jo, w fajnie to trójkę to w wygląda, co trójkę. nie? Nawet dwójkę to też nie będzie takiej dużej beki, no bo no ciężko we dwoje, No wiesz, nie trzeba wiem, sobie też ścigać się czy coś, przerwę co nie? sobie trzeba zrobić też No troszkę, nie wiem, czy nie będziemy podczas nagrywać tego. Chyba coś tam ale jeszcze z zarazem, no singlem. Jak nowa seria spełniają dojdzie, to zawsze chociaż jo, tutaj próg. próg łapek i to naprawdę Coś szacunek, pięknego, dobra. że wam się to Zobaczymy. udaje. Jeszcze No przecież 23 jakieś takie rekordy. serie trzeba przerzedzić, jak teraz możemy. No to zawsze ta nasza seria z Thanasem, póki nie ruszyliśmy w trójkę. Jo. Tutaj trochę właśnie tego Sobie singla, bo widzę, popykamy. to fajnie masz, więc Jo, w ogóle tak ten case całkiem mi się podobał w wygląda. ciul. Nie wiem, czy go nie kupię. Ja, okej, okay, z udaną bestem, jeżeli ci będzie potrzebne na tym, Może ktoś tu na przychodzi na farmie w tym odcinek. momencie, to tak. Na dwa traktory, na takich pola, bo to są pola konkretne. Na dwa traktory to robi, to jest coś, nie? No, Zobacz tutaj to powiem na ci szczerze, 23, że. zobacz, nie? To jest ogrom pola. No. Dobrze, że mam ten kombaj do John Deere'a, to on tam mi pomaga w Tu mnie tył. boli właśnie ten twój siewnik, bo on jest dość malutki chyba, co nie? Więc tak Dlatego będę trochę. musiał go to zmienić. No. Coś lepszego na pewno, ale na razie jak to Jakiś się tam nie mieściło. Porsche Pronto. I o coś co Nie ogarnę. wiem, tego typu. Akurat pieniędzy jest, tak więc coś można sobie ogarnąć. I tak jeszcze mam planów trochę w tym magazynku, tak więc wiesz jak jest. Magazin? You. Że coś masz w magazin? Magazin. Tak jest, sąsiedzie. Magazyn jakoś tam Magazina, o jest. Jezus Maryjo. Trochę Wszystkiego tego po jest. trochu mu. No jo. 26 Jeszcze mam kukurydzy. jeszcze mam do kukurydzy do wykoszenia 44. Kukurydza, Tak więc będę musiał się za nią wziąć. nie, soi nie ma. Rzepak, jeju, pszenica, wszystko po trochu. Masakrancja, jak to mówią młodzi ludzie. Jakoś idzie to wapno w sumie. A ty jak tam sąsiad? Rozsiałeś już? Na wóz? No i bajlando. Właśnie wracam. Pole też Pola fajnie na tam dym. zrobione jest, nie? O, fajne właśnie. Włączone i... A ty je robisz na live, tak? To było na live, Jo, nie? na lewie to co tam robiłem. To Coś tam leżwałem mi się chyba w wydaje, sumie. że skądś właśnie znam to pole. Tam. Fajnie, ogólnie tutaj ładnie to wygląda, ale jeżeli chodzi o sinę, klimatem się nie zmieniła. Naprawdę super, nadal jest tutaj te pola pomysłowe. Jechać. Blisko jadę. Więc. Tutaj z tą siewką na GPS-ie na pewno nie pojedziemy. Nie posiada takich rzeczy. Na pewno Rusko nie. W ogóle traktor też nie posiada żadnego GPS-a. Żeby jeździć, ale... Dobra, rada. Ale pod góry idzie na International, nie? 13 i idzie. Daje radę. I te dźwięki jego są przekozackie. Co jak co, Jeżeli ale... chodzi o International, no to robi robotę. No to pole też nie jest małe. To co teraz Boże, robię. jaki ten John Deere głośny. No głośny to jest. I biegi też tam fajne. Na pewno się zmieniają. No to jest podobne jak Bolka na waszej tam serii. Troszkę większy jest. Sklep jest tam, gdzie był, co nie? Czy nie? Jest Gdzie? troszkę dalej. Tam gdzie jest ten PGR cały. Tam Aha, za za PGR-em dalej. PGR-em. Jo, tam jest zrobione. No, ale tą samą stronę. Jo. Tam ta sama strona jest. Okej, Jedziesz dojadę. przez widzisz. Nie rozbij tylko maleczka, tak? No właśnie, już trochę porobię mi haszło, ale. Że ty też szeraki rower. Jo, pokopana ostro. Dobra, ogólnie to Ale jeszcze... ta Amazonka tak nie pasuje, że to szok. No. Serialnie. Tak dziwacznie wygląda ona. Wziąłem do tego, Na że ramię tylko ścieżki, ale... zrobiona. No, Ale na pewno... ładny sklep zrobiony Jo, tutaj, na ubrana. pewno sobie ją zmienia. Na razie, chociaż te pole, żeby zasiać, to wiesz... To co robiłeś tam, to... Reszta już na pewno nie będę tamtym silnikiem siał, bo to jest 2 miesiące siania. O Boże, te worki z palety znikają, ale bega. Jo. Ja właśnie to miałem tam u nas Kurwa. na serii po sąsiedzku. Też te paletę miałem i worki sobie tam brałem. Nie głupie. Jo, to fajnie akurat jest. Przewoźnisz się na gospę i albo na pole jedziesz sobie i ci ładnie tak No. znikają woreczki. No teraz mieć pole najlepiej z tym. No.
Znaczy może ciągnik z turem i, i A, tyle na pole można jechać, co no nie? ja. Tak to ja. No teraz, no ale myślę, że 780 kilo to mi starczy. Powiedz mi teraz tylko, Co siać? sąsiedzie kochany, co mam siać? A może pszenicę zasiać. Dobra. Niech tam sobie pszenica urośnie. Które Na pole spokojnie, robisz? Bo nie spokojnie. widzę cię. Ja A, tam na 46. dole. A to fajny tam pole, bo to są te długie takie w dół chyba, jak dobrze pamiętam, No, tak? no, no. No to też nic nie zmieniły. Pod Nadal to górę, do samo. dołu i różne takie kombinacje. Tu mam jeszcze kukurydzę do skoszenia. Będę musiał sobie poza odcinkiem skosić. Miałem ją w ogóle na biegazownię robić, ale jednak zrobimy sobie już ją na ten. Normalnie na ziarnku. Niby nie było. Tam pies u ciebie mocno szczeka, tam sąsiad chyba się obudził. Nie wiem, ja nie słyszę, bo jest tak głośny ciągnik, że nie ma nawet takiej oprawy, że ja słyszę. O, piesek się odezwał. No nie pomogę ci, ale... Tak go prawie nie tam czasami. Cicho bardzo jest w Masakra, ale sumie. jest tak głośny ten ciągnik, że ja nic nie słyszę w otoczeniu. A tym bardziej tego psa, zawsze pierwszy słyszałem tego psa. Więc naprawdę No, jebitnie jest ten John Deere rozdźwięk. ma dorąbane dźwięki. Masakra. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony tak teraz no, ciężko mi się robi. W środku jeszcze, ale na zewnątrz. A nie. Dobra, że mijaków jakichś nie porobić konkretnych. Bo jak to wygląda. O, laga miałem. Albo żebym Escape'a włączył, zapisywanie się włączyło. A, to wszystko jasne. No dobra, jakoś tam Ale rozsiewanie jebitne idzie. pole. Które? No to tutaj. A. No, pola są konkretne, no nie ma co ukrywać tutaj, tej mapie. Nie będę musiał pomyśleć na pewno tym siewnikiem. Osiewka tu jest fajna. Fajnie się robi. Czy chodzi mi o to, co teraz robię, nie? Do wapna. No jedna i druga. No tam ta Amazonka też fajna jest. Robiłem sobie już ją Akurat tak, więc. tu się z tobą zgadzam, że to ładnie Na pewno wygląda. jeszcze wapna będę musiał dokupić, bo na tym po kukurydzy będę musiał go na pewno zasiać. Tego co widzę i na 23, a 23 to tam jest takie pole Landara, że jest w dół i później w górę, taki wykręt taki, że mój Jezu. Myślę, że tym siewnikiem tam nie podchodzi nawet. 3 lata wyjścia. No właśnie, dlatego mówię. Myślę, że ja to pole będę dość długo siał. Nie wiem, czy w tym odcinku w ogóle zrobię. Nie no, to wiesz, się nie śpieszę, nie? Ile mamy odcinka? Ło, prawo, nie. Prawie 13 minut, tak już, tak? Więc niedługo się Sorry? zmienimy. Jo, leciało nieźle. Niedługo się zmienimy. W sumie i tak tu dużo nie zostało. No to wiesz, no jak skończysz, to skończysz, to ja ci dam, to ja sobie coś innego może porobię. No, No pojedziesz jakieś se talerzowanko. na 23 se, pojedziesz tam będziesz se. Talerzować. No możesz talerzować w sumie, jakbyś chciał. O, dobra, już się możemy zmieniać. Chcesz Pojedziesz se wyjeździć i ten. internacjonalem troszkę. No, internacjonalita żyłeczka to. No, ogień. Powiem ci, że letko nie ma. Pod góry tam będziesz No. wysiadał, nie? Jak z pługiem tym, co oraliśmy z Borkiem, to też tam ledwo co dawał radę, no. Ale zoraliśmy Biedne. prawie całe pole, tak więc ładnie poszło. No to możesz tak zrobić, jak tam też. Ogarniesz te wapno, to weźmiesz Intera, podepniesz talerzówkę i Jo, przejedziesz się, podjadę, wymienimy tutaj, co nie? jo, tak zrobimy. I tak chyba ostatni przejazd, mam nadzieję, że wezmę wszystko na raz. Na razie biorę. Jak nie, to znam. Innym razem się przejedzie. Dobrze, Jakbym te jutro. pola połączył, 2, 46, 44, a to roboty wciul. Żeby później zrobić na No, no tych to dwóch. już. No, zobaczymy, Już na wtedy razie. musisz naprawdę porządne mieć maszyny, bo. Jo, właśnie, bo będę musiał ten siewnik patrzeć. Nie wiem, ile John Deere ma w ogóle koni. 170 chyba? 5? To Pasowa, zawsze, jak pasowałby. na takie konie, to może tu spokojnie z 5-6 metrów wciągać. No i ale no. Siewnika. 6 metrów na pewno pociągniesz. To już Chociaż na się. górce będziesz miał ciężko, ale. Byłoby coś lepszego jak traktor. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie Internationala będę możliwy, że kupował. O. Te dźwięki mnie przekonują do niego i ten obciążnik z tego przodu. Kozak. Z tymi łańcuchami. Fajnie to wygląda. Dobra, ładnie bierzemy teraz na raz Niebawem. wszystko. Wapna nam zostanie. W sumie jedną siewką zrzuciłem, nie wiem ile to jest, zaraz dojadę do końca, coś powiem, ile tu jest hektarów w ogóle na tym polu No, z jednym. dwa. No, na pewno. Jak nie więcej nawet. Te pola to mają liczby konkret. No, internacjonalnie coś pięknego.
Coś pięknego, sąsiad. Jeszcze radia mi brakuje. A nie jest radio. To takie czarne jakieś. Łocie czarne. Dupa biała. A nie, u siebie nie widzę Dobra. niestety. Może? Proszę wyłączyć mi tutaj wapno. Jak mi tak oddali? O, jak cicho się zrobiło. Ale 3 dobrze kilometry mówiłeś. kamera Dwa oddaliła. hektary ma to pole. No nie, zgadzam. Ale się fajnie teraz pracuje, także ja taki nie byłem mądry od początku. Co? Kamerę na 4 kilometry oddaliłem od maszyny i Dobra, prawie to nie słychać na ja już tle. wracam na gospę w sumie. Mówię, że tu mam siarnisko po rzepaku. Ale pojadę tam. Chociaż czekaj. No dobra. Można i tak zrobić. Dobra, tam To po chcesz, ja kolei tutaj. nacieram ostro 40 na godzinę. Matko, rozerwie wszystko. Nie, to musi Dobrze, chodzić. jesteś przy farmie, Mordo na więc. testach jest wszystko, to więc. Tato, można jeszcze jechać, Jo. bo. Potem już będą ci musieli Więc jechać. Ciekawe, czy. dwie to godziny już mam na nią. Wjechałeś na farmę? Jo. No, to nie widać cię, jak wjeżdżasz, szkoda. Nie będę widział stąd. Dobra, tu zostawię ten. A fajna ta ładowarka jest. Nie no, udany sprzęcik naprawdę. I mały, zwinny. Fajnie z tym Big Bagiem wygląda w sumie. O, Fajne tutaj Zetur też dźwięki. fajnie wygląda z tą siewką. Okej, okay, muszę jakoś teraz. Może z Zetora nie przejechmęcić. Damy radę. Dziwne dźwięki szumu wiatru. Jakby coś jechało dziwnego, nie wiem. Sąsiad z pługiem pewnie. Nie wiem, jakiś dźwięk, jakiś, nie wiem, z tirów, z trasy. Szybkiego ruchu, takie coś, taki szum. Beka, takie coś. Tam w ogóle w tym siewniku powinno się dać ścieżki włączać. Da Tu w się? tym moim? A Jo. nie wiem. Nie sprawdzałem. Na X-ie chyba. Nie wiem, tak niby tam ma być. No, no pukam. To chciałem go sprawdzić, nie? Jak on tam gdzie dawał. Siadł. Ogólnie zaraz będę już obok ciebie, tak więc będziemy mogli się zmienić. No i tu weźmy trochę do roboty, sąsiedzi, tutaj na tym polu. Chyba tu ci wjadę może, albo dobra. Z tej strony pojedziemy. A już trochę Nie wiem, obsiałeś w sumie. włączyłem X i nic się nie dzieje. Nie wiem, to zaraz zobaczę, jak to tam wygląda. Nie wiem, to już po swojemu się zrób. Ja tu ci rozłożę na pełnej. Ale dobra, możemy się zmieniać. Masz internacjonalna z talerzową. Dzięki. Znacznik Dawaj. ścieżki. Ale to znaczniki to nie. To jest Ale to kultywator. na dzień. Masa od środka zacznę. W ogóle dziwnie tekstury się bugują, tak jak się je to. No, trochę. No cóż. Jakoś musi być zasiane. Ze środka sobie pojeździmy może. Siewnik O, co jak co, ale widzisz. fajne, ale no za mały, no. No ja, no. Nie na tą farmę, bo to wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale. Że w kukurydzę wjechał na pełnej. No, ale te dźwięki. Tu dopiero idzie robota. Mordo, kultywatora nie Wsiądę włączył, kapota mordo, i tak? robota. Ale pójdzie. Idzie? Pod górę? Nie wiem, na razie z górki jedzie. Ale teraz się dopiero zacznie. No, tam będzie pod górę miał ciężko. Test. Już tutaj miałem na tym polu, Ja. co tutaj jemy. Tu miał Na ciężko. razie to na pełnym gazie, co nie? Świst i nic więcej słychać. I jest 5 na godzinę. 7. 5-7 na godzinę. O, 7-8 w tym momencie. Ale jak on truje mordę. Łokiem. Nie wiem, jadę bez biegu. Ciekawe, czy na biegach by było lepiej, ale Co to wątpię. jest? Ja tam bez biegów teraz wiążę na pełnej. Na tej ścieżki. Nie wiem. Chyba nie ma jednak co. Co to znaczy nic nie Ale daje. jaka tu jest górka. Jak w poprzednich Czekaj, farmingach idę zobaczyć. ta gra trochę inaczej wyglądała. Środka zacząłeś? To wszystko było git i tam nie robili takich gier. Daję, Jak palnik. w tym farmingu teraz No, tu są te górki maszyny niezłe. mają ciężej na w ogóle obojętnie jakich górach, to jak na złość porobili naprawdę teraz takie mapy jebitne z górami, że No. aż się chce grać, tak? Ale znowu widać, że te ciągniki naprawdę teraz Ciężko mają. zostają po dupie, więc
Teraz widać, że traktor ma co robić, a wcześniej to wiesz, on to sobie leciał. W poprzednich farmingach to tam co jeździł, bo co jeździł. Bo nawet na górkach porządnych on miał tak wymagania zrobione, że to nic mu nie działało, a tutaj jednak to wszystko działa. No ja. A ładnie. Tutaj z górki, z tej dużej, ciekawe, bo z 20 leciał na godzinę. O, Nie, to ton chyba nie. dyrcińszko też ma. Kultywator włączyłem w sumie. Nie włączyłeś wałka, mordo. Serio? No. Nie, wszystko tam włączałem po kolei, więc się zdawało, że mam. Ale bo jak włączyłem wałek, to czarny dym z rury tak idzie, że to szok, nie? No to może nie włączam. Niech pan tu nie wiem. 17 na godzinę tu pod górę, a teraz się dopiero zacznie. I koniec dobrego. Ale myślałem, że naprawdę stanie w miejscu, co nie? On tak doszedł do 5 i... Zawsze mogę zmienić traktor, mordo, tak? Tego mogę sobie sprzedać na serię naszą. Na razie to trochę... Za bardzo go pochwaliłem, bo spadł do 3 i prawie nie dawał rady. No, ale chyba dlatego, tak, że tu było coś nierównego i koła po prostu miał w powietrzu. Tak mi się chyba zdawało. Niby ludzie pisali, że ta talerzówka dla niego za mała jest, ale on ma co robić z nią. No bo z jednej strony talerzówka jest z ponio, tak? Na płaskie lub lekko pagórki, ale na taką górę no to już ma przesrane, tak? No co ukrywać, bo ma co robić, no. No też mało mam motogodzin na tym John Deere. 4 motogodziny prawie, to jest. Jak nic. Zresztą będę musiał pomieszczać nad tym siewnikiem, na pewno. Gdzieś tam na OLX się poszuka. No coś fajnego jakiś, no. Bo nie jakiś oryginalny, może jakiś się znajdzie. Gdzie Bajlando. Zawsze to jakiś plusik, no tutaj jakbyś coś siał, no to no parę metrów więcej musisz, no bo chociaż szerokości, chociaż 6 metrów, to musisz mieć jakiś 6-metrowy, bo szerokość przecież... talerzówki i Bajlando. Tamtym to Boże, jedź teraz jeden. Jeszcze pod górkę? Ja pitole, 3 metrami pod górę. Kurde, to wyszło dostać. To jak? O, dobra, te pole, żeby zasiać, aby tym siewnikiem. A resztę już się obczai. Może nawet nie. Nie, no to na pewno zasieję tym siewnikiem już. No ja. A następny odcinek coś już się ogarnie, jakiś siewnik lepszy. Żeby coś już było. Bo to jest. Ten nie ma co robić. Jak mu włączyłem ten kultywator, to ma co robić. No właśnie, chyba musiałem mu nie włączyć, bo u mnie to leciał delikatnie jak z korczysu. Jak u mnie teraz tak ładnie w miarę prosto, to idzie 13-14. A jak przyjdzie jakaś górka, to zara 8 i idzie sobie mało. To nie u mnie na pełnej jeszcze, więc... Widzę też u ciebie, na pełnej. Widzisz mnie pod górę, jak napiłuję? Ja widzę. Daję ja też szale. Się widzę, więc jest dobrze. Nie podobały mi się teraz właśnie te widoki, że z daleka widać cię. No. To jest Bajlanda. Na takiej górze jest też, że jakbym się nie zauważył, to było bardzo dziwne. No. Tu wrony Pałciało. Się zleciały, mój Jezu, 30 tysięcy chyba zlot mają pewnie, jakieś tu. Pewnie żarcie, że się tam przyjdzie. Ja tam się, tylko sprzątam tu. 6 na godzinę, 5, kopię się, chłopie. Kopię, no teraz, oj, kurki to. No to lecia i... Myślałem, że już nie da rady. Ale leci, panie majstrze. Teraz do tyłu. W sumie pół pola będzie zasiane prawie już. No ja będę miał ćwiartkę stalerzowaną. Jak skończymy odcinek? No więcej robisz na pewno. Mamy już 24 minuty odcinka, tak więc niedługo będziemy sobie kończyć, nie będę tutaj zamulał tym właśnie sianiem, bo i tak mamy już godzinę konkretną w nocy, tak więc no wiesz, sensie tak jest, nie? Trzeba wyrenderować i tak dalej. Ale... No, staramy się coś ogarnąć. Ostatnie dni były nieciekawie. Dużo roboty, mało czasu na granie, na siedzenie przy komputerze. Tu dodatkowo Bolek też pojechał w pole robić. Tak jak więc. Sami pewnie widzicie po tam Instagramach i Snapchatach. Ja ogólnie to zapraszam na Instagramy, tam linki w opisie. Bardzo, bardzo serdecznie. Dużo się dzieje. Dlatego też ten taki koniec tego tygodnia był taki w miarę dość pracujący. Więc trochę żeśmy tak
na spokojnie, ale myślę, że już od niedzieli wróci sobie do normy, będziemy nagrywać na luzie. Dzień w dzień coś tam się u nas na kanałach ukaże. No a jeżeli Bolek wróci z roboty, no to No, myślę, jakby się że tam serią też. wystartowali już, ale zobaczymy. Ale nie, myślę, że chyba dopiero po robocie takiej typowej, Tym tak jak się po znajomość. prostu wszystkie orki skończą i bronowanie, to wtedy dopiero wrócimy, bo Bolek będzie potrzebował dużo czasu, żeby przygotować gospodarkę swoją, W sumie gospodarkę to mam przygotowaną już tego co widziałem, ale że coś tam bramy jeszcze. No ale Nie właśnie zbrałam jej. brakuje mu parę rzeczy, więc pewnie teraz nie będzie miał na to czasu. To na Bo pewno. jak na razie nie ma czasu nagrywać. Chociaż złapała go choróbsko, więc liczy Jo. się z tym, że to będzie tylko takie lekkie przeziębionko, a nie No przy nic orce grubego. ciepło ciągnika daje, nie? No i ona też Drzwi se ogólnie, wiesz, otworzysz, pogoda jest teraz przewiejecie fatalna, więc bardzo łatwo złapać i... Jest takie słońce, coś. jest ci gorąco w ciul, zajdzie słońce, jest ci zimno w ciul. No. No dzisiaj tak było. No. O dzisiaj nie powiem, bo zmarzłem jak cholera. Tylko Ja znowu tam się było ubrałem. tak, że było cały czas słońce, ale był tak cholernie zimny wiatr, No, mnie też pidziło ostro. że we słońcu było spoko, ale jak weźmiesz właśnie do cieniu, gdzieś pod drzewo czy coś w tym stylu, no po prostu jakby była zima, co nie, tak cię trzęsło. Prawda. No, w garażu akurat mam taki plus, że od słońca ta blacha się w ciul nagrzewa. Nie, tam ciepło. Więc grzeje mi fajnie. Jak tylko zamkłem drzwi, to było git, ale jak zrobiłem taki niezły tuman od samochodu, jak zacząłem szlifować, to kurwa, jak otworzyłem drzwi, to musiałem, żebym się udusił tym wszystkim, to się troszeczkę zimno od razu zrobiło. No ale tak to już No jest. niestety, no. Trzeba to zrobić. Trzeba się przyzwyczajać, no bo to już jest niestety, ale 15 września, więc. Jesień się zbliża. No, cieplej nie będzie, tyle mogę wam powiedzieć. No jo. Wczoraj, wczoraj, dobra. Przedwczoraj już, bo tu już jest. Już niedzielę mamy, tak więc przedwczoraj też nieźle pidziło wieczorem. Gdyby tak jeździłem, to. Piątku na sobotę? No, ja, no. Dawało też ostro. Piątku nie powiem, bo jak ja wbiłem właśnie do Też jak się domu. wyszło z samochodu, taka zimnica, że masakra. I akurat wieczór ten. W piątku na sobotę to wróciłem tak gdzieś po 19 do domu. To było git, ale po 22, co nie, wbijam do pokoju, miałem okno otwarte i tak było słychać, jak wieje na dworze, to był szok. Mówię, ja pitole, co tam się dzieje? Nieźle. Właśnie To tylko pod w tym piecu zacząć względem. palić mocno. Maśniutko fest. No, znaczy nie, no ja liczę, że jednak jeszcze nie przyjdą takie zimna, że w tym tygodniu ma być bardzo zimno, do 5 stopni w nocy. W nocy to akurat mnie to nie boli zbytnio. Ze za dnia 15, no Pisz to. może po nocy, tak? Bo tam po tylko darkom. Właśnie pod kocykiem. Będzie trzeba piżynę wyciągnąć pewnie. Pierzyny. Boże, ja nie pamiętam, kiedy spałem pod piżyną. Może też, ale pamiętam, fajnie tak po pierzynku, taka fajniutka, mięciutka. No, a to było dawno temu, jak były naprawdę ogromne Masakra. mrozy. To się spało, bo się wytrzymać nie mogła. Teraz? Co to kurwa za mrozy? To nie ma sensu mrozu. Napalisz w Człowiek. piecu konkretnie, możesz pod No. taką cieniutką spać, nie? No przecież ja pamiętam, że pod kocem spałem w tamtym roku chyba do połowy grudnia. Coś w tym stylu. Bo mi było naprawdę ciepło, co nie? Tak, napalisz konkret, to wiesz. Jo. Zamknięty pokój, jak się nagrzeje, to siedzisz sobie i masz wyrąbane. Potem kołderkę też taką Kołderkę sobie cieniutką. podrzucisz. Nic Już nawet jest nie ma bajlandy. mowy teraz. W tych czasach to już o pierzynach nawet nie ma co myśleć. To nie? Tak na dawno, dawno temu, jak człowiek był młody i piękny. 39. O. 54. Dokładnie mówiąc, Jak to Niwą, wiesz, to jeszcze jak teraz. Niwą się jeździło. A, i Wistulą się popijało. Jo. Ale nie, serialnie, to już nie te czasy. Ja tak patrzę to teraz na to, co się dzieje, to pewnie będzie tak, że w lato będzie gorąco, będą upały i mało deszczu, a zim w ogóle nie będzie. Tak Tak może być. prawdopodobnie to będzie wyglądać. W Tak zimę bardzo może będą deszcze, więc to wszystko po być. prostu będzie. Chłopie, ale mnie ściągło. Muszę spadać ze skarpy. Tył mi tak poszedł bokiem, że to masakra. Ja Może idzie myślałem, że cały spadłeś czas. ze skarpy. Patrz, 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 zoba, zoba, zoba. Spira. Widzę, że silnik chyba trochę krzywo. Ale ja już sobie porobiłem trochę. No ja w sumie też już zasiałam nieźle tu. Tuż. Bałem się, że tu będę miał dużą robotę, ale chłopie.
Idzie jak dzik. Musimy się podnieść siewnik. Dobrze, że tak zaczyna od środka, ładnie to wygląda. No fajnie. Taki przepał. Nie widać, że taki wycinek konkretny na tym polu O. robiony jest już. Fajna robota, bałem się, że to będzie naprawdę wolno szło. Z górki leci pięknie. To od górkę, no jeszcze trochę się pomęczy, ale tu No mówię z takiej góry 90 chłop, do jakby się 200. puścił, to na tym, na worku, na workach jakby się zjeżdżało z takiej góry. O, zima tutaj. Mod season będzie wgrywany. No, Zimy nie kiedyś to były było. zimy, się pamiętam, jeździło na worku, to Ja było. proszę cię, tego to już nie Pamiętam na wróć. podwórku taką kubkę zawsze sobie usypywałem i z tej kubki tam, ło, jak No. sobie ślizgałem, to chłopy, tak mnie wypierdzielało, że No to było rok. To rok, gdzie wychodzi takie górki i to to. było coś pięknego. A teraz to można się poślizgnąć, ale. Na lodzie, który jest Chociaż od wody. w tym roku było tak, że było ślisko fest na drodze, nie? No właśnie, dawniej Jecha. było słabiej, jeżeli chodzi o, żeby było ślisko, bo było dużo No śniegu. jo, śniegu A było teraz bardzo znowu jest dużo. tak, że może ci deszcz popadać Złapie mróz i jest i mróz i masakra. loduwa. To no, Jechałem tak było. 30 na godzinę i w zakręcie, leciutko skręciłem, chłopie, bokiem od razu szłem, nie? No, w tym roku tak było. Tu To się. jest. I jeszcze może w tym roku tak być. Takie Jechałem, nie wiem, z uderzenie. 20 na godzinę, hamowałem przed domem. Jadę prostą, mówię, aha, dobra, na razie. Ja tutaj jeśli chodzi. No lód, z lodem nie ma co wiesz, nie ma żartów tutaj. Nie, to Lecisz aż miło. najgorsze, co może być. No, bo tego nie Szklanka widzisz, taka, no. a wiesz, naciśniesz Samochód czuję. but i koniec, co nie? Jechać to potem jeszcze pojedziesz, fajnie, ale weź się skręć na takim czymś. Albo skręć gwałtownie, to już jest po tobie, nie? Lecieć gdzie chcesz. Prosto. No. No, pewnie lecisz prosto, nic nie masz. Najgorzej to jest jak rów. Wiele widziałem właśnie po takich tych, to na zakrętach, co nie, rowy głębokie i gleba, nie ma Ja się. przeżyłem takie coś, mordeczko, tak prawie, że. Oj tam, oj tam. Dobra, tam przed samym krawężniczkiem nas wyratowało wszystko. Było dość grubo. Wariaty. Drifterzy. Gulfem się jeździło jeszcze. Ale była Biedny beka. Gulf. Co on przeżył z wami? Akurat było tak, że popadało i przymroziło i jest, nie? I belka w golfie skrzywiona, no. Co poradzić, no. To jest właśnie to. Takie życie, no. Ogólnie dojadę sobie do końca, będziemy sobie kończyć. Mam 33 minuty prawie odcineczkę, tak więc. Brzmi nie ma problemu. Jak na singla, to w sam raz tam. Ja Sąsiadem jestem tu. ogólnie zadowolony z takiej roboty, ci powiem. Fajnie to poszło. Trochę zasiane, trochę nawóz, jeszcze teraz taka Wapno trochę. postarożyłam. I tak Oho, bydlę. bokiem na pełnej. A cię tam wrzuca na tej Ale górce. kontruję tu mocno. Mio, ta nim jak krza tam. Chłopakom trochę kultywujemy dróżki. Z górki 17, a pod góreczkę 5, 6, 7. Takie roki morda do górek, tak? No fajny pomysł na pole bardzo interesujący, rzekłbym. Taki bardzo duży zdołek właśnie. No, tam pamiętam jak belki prasowałem, to w tym dołku było pełno belek, nie? No bo tutaj naprawdę jest stroma góra, plus tam jest naprawdę taki typowy dół zrobiony. Wklęsły. Na polu obok już tego nie ma, a tu jest taki właśnie typowy wklęsły dół. Się chodzi tam John Deere mordeczko, tak? Pokaż jak to tam zrobisz ładnie. Ale mi jaka morda, to osnąłeś. Nie, no to zauważyłem, dopiero że za daleko odjechałem. No jest tak ustawiony, że on z tej strony jakoś tak mniej bierze. On fajny international. Idzie robotę, Tak, robi hopie. mieli kołem tam, na No. mocno fest. Właśnie na niektórych Bo miejscach. talerze do wymiany mordo już szło. Ja bym podszlifował je. Albo chociaż ten jeden wymienił. Jo, jeden. Na podwójnej blasze będzie. Dobra. O. To co? Ja myślę, że w tym odcinku na tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, wbijajcie nas Ale na idzie. następny odcinek sąsiada na pewno. Wbijajcie sąsiada na serię też po sąsiedzku, bo wydamy sobie w sumie w tym samym dniu. No i co? Myślę, że się spodobało. Jak tak, to wiecie, co robić. I do następnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Hello, ela, ela.